STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Jako jeden z młodszych zawodników uczestniczysz w obozie przygotowawczym, choć masz już podobne doświadczenia. Dla was jest to chyba poważna sprawa. Dla każdego młodzieżowca jest to poważna sprawa, bo każdy walczy o, w moim przypadku, o debiut, niektórzy o kolejne mecze. I na pewno ten obóz to okazja do przekonania trenera, że to my jesteśmy dobrą opcją na nadchodzące spotkania w rundzie rewanżowej i warto walczyć. No właśnie o to też chciałem zapytać. Kilku twoich kolegów, można powiedzieć, że zdobyło już miejsce w kadrze meczowej. Kilku zadebiutowało, zaliczyło pierwsze obiecujące występy. I chyba takie są też twoje cele na wiosnę, aby do nich dołączyć. To przede wszystkim, to jest absolutnie cel numer jeden. Bez tego moja kariera nie pójdzie do przodu. I liczę, że to właśnie w Górniku zadebiutuję już w marcu. I pomogę zespołowi osiągnąć cele, które postawił przed nami trener. I pomogę zwyciężać w kolejnych meczach. Zwycięstwa będą bardzo potrzebne. Górnik Zabrze dziś to taka swoista mieszanka rutyny z młodością. Z jednej strony piłkarze jak Mariusz Przybylski, Aleksander Szeweluchin, Grzegorz Kasprzyk, czyli bardzo doświadczeni. Z drugiej strony wy, młode wilki. Ta współpraca układa się chyba dobrze. Odkąd dołączyłem do zespołu w Hiszpanii w styczniu tamtego roku, to starszyzna naprawdę daje ogromne doświadczenie nam, zawodnikom, bo w ciągu roku sam wiem, że zrobiłem ogromny postęp i wiadomo, trenerzy przekazują wiedzę, ale najważniejsze jest to, co przekazują nam osoby starsze, bo to jednak na boisku dużo pomaga. Wystarczy podpatrzeć, nawet nie muszą wiele mówić, wystarczy zobaczyć ich poruszanie się. To naprawdę pomaga, a zwłaszcza tutaj w Górniku starsze osoby pomagają nam i to jest bardzo ważne. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.